Marcin, czy inwestując pasywnie nie powinno się inwestować w ten ETF globalny na cały świat, czy podział na rynki rozwinięte, rynki schodzące i przeważnie jednego z nich, to nie jest już obstawianie i inwestowanie aktywne. Tak, to jest obstawianie, tak, to jest aktywna pozycja względem indeksu giełdowego. I nie zalecałbym go osobom, które nie chcą takich decyzji aktywnych podejmować. Więc jeden ETF globalny, myślę, w wielu przypadkach załatwi temat. Jeżeli czujesz, że ta pozycja na rynkach wschodzących jest jakaś istotna z punktu widzenia Twojej strategii, to, że tak jak na przykład ja i Marcin w tym momencie się czujemy, no to te dwa ETF-y pozwalają ci to zrealizować. Jeżeli nie masz takich przekonań, nie chcesz się bawić w rozpatrywanie tak wielu elementów zmiennych, no to taki jeden ETF będzie dużo łatwiejszą opcją.